Cześć, z tej strony Edyta. Ostatnio pokazywałam Wam, jak przyrządzić dwie surówki z dyni, Nelson. Został mi taki piękny, duży kawał dyni. Zważę ją. 3 kg waży, 42 gramy. I z tej dyni chcę pokazać Wam, jak przyrządzić dynię marynowaną. Taką w zalewie octowej, oczywiście z octu jabłkowego, bo innego nie używam. I to jeszcze takiego z ekologicznych, własnych jabłek. No dobrze, nie moich, tylko moich rodziców. I zrobię właśnie tą dynię, taką na zimę, jako pyszną przystawkę do jedzenia. Pierwsze, co oczywiście zrobię, to obiorę dynię. Pokroję ją najpierw w mniejsze kawałki, czyli cała ta dynia ważyła 3,5 kg, bo nie wiem, czy pamiętacie z filmu o surówkach. Pół kilo wykroiłam właśnie na surówki. Wybiorę pestki, będzie się łatwiej kroiło. Oczywiście pestki sobie zostawiam do zjedzenia. Kiedyś zrobiłam taką dynię właśnie marynowaną, ale niestety bardzo mocno ją przegotowałam, bo nie dość, że na początku najpierw ją chwilę gotowałam, nie wiem jak długa to była chwila, to później jeszcze oczywiście pasteryzowałam tą dynię i ona była bardzo rozgotowana. No nie nadawała się już do jedzenia. Teraz muszę dynię obrać ze skóry. Pozbywam się również tych takich włókien, które są w środku miąższu, ponieważ po ugotowaniu dyni one będą po prostu nam się ciągnęły, będą takie bardzo miękkie. Dlatego lepiej, żeby był po prostu sam taki twardy miąższ dyni. To, co teraz tutaj w środku jest miękkie, to można sobie małym nożykiem ładnie wykroić. Po obraniu i wyjęciu pestek dynia waży 1,760 kg. Teraz pokroję ją w kostkę. I teraz dynię trzeba pokroić w taką miarę równą kostkę. Powiedzmy 1,5 cm. Może być oczywiście jakiś inny kształt, bo wiadomo, że dynia nie jest takiego kształtu, żeby ją można było w równą kostkę pokroić, dlatego zazwyczaj to wychodzą jakieś trójkąty. Ze względu na historię, którą opowiadałam wcześniej, czyli tą, gdzie rozgotowałam dynię, stwierdziłam, że tym razem zrobię ją na surowo, bez parzenia, czyli po prostu taką dynię wrzucę do słoików i zaleję gorącą zalewą i będę ją pasteryzować. Do takiego przepisu właśnie na dynię marynowaną dobrze, żeby była to dynia zwarta, nie taka dynia o miąższu, który się szybko rozgotowuje. Można się twórczo pobawić z tą dynią w krojenie różnego rodzaju kształtów. Koniecznie spróbujcie tej dyni na surowo, jak smakuje. Ja teraz moją dynię poprzekładam do słoików, surową dynię i zrobię do niej zalewę. Oczywiście słoiki zostały wyparzone, czyli z tej ilości dyni, którą miałam, kilograma 700 gramów, uzyskam 8 słoików dyni marynowanej. Standardowo do różnego rodzaju takich marynowanych rzeczy na słodko daje się 4 szklanki wody, szklankę octu 10% spirytusowego. Ja nie będę spirytusowego używać, tylko tak jak mówiłam, jabłkowego, tego z dużego słoika. I do tego szklankę cukru. Ja trochę zmienię proporcje i będę je robiła do smaku, ale o wszystkim będę Wam mówiła w trakcie, ile czego użyłam. Wezmę sobie 3-litrowy garnek. Myślę, że tyle mi wystarczy. Słoiki puste mają 4 litry, bo są półlitrowe. No ale jest w nim dynia, więc na pewno tyle płynu nie będę potrzebowała. Wlałam do garnka 2 litry wody. Ja lubię goździki, dlatego dodam do każdego słoiczka po 2 goździki. Dodam też po jednym ziarenku małym ziela angielskiego. Wybiorę jak najmniejsze. Można też dodać laskę cynamonu albo szczyptę takiego zwykłego. Ja na przykład do 2 słoików wsypię trochę cynamonu. Do 2 dodam po jednym ziarenku kardamonu. Będą takie trochę inne. A 4 zostawię takie bez niczego. Znaczy z goździkami i zielem angielskim. Standardowo, tak jak mówiłam, na litr wody daje się szklankę cukru, szklankę octu. Ja mam 2 litry, ale ja wolę trochę mniej słodkie. Zresztą zobaczymy, bo to też wszystko zależy od octu. To jest ocet domowy. Też może mieć trochę inną kwasowość. A on jest dosyć kwaśny, bo już go próbowałam. Trzeba pamiętać, że dynia też jest słodka. Na początek zagotuję 2 litry wody ze szklanką cukru, szklanką octu jabłkowego, takiego domowego i szczyptą soli. Teraz moją zalewę zagotuję i będę jej próbować. Moja zalewa już się zagotowała. Okazało się, że ten świeżutki ocet jest taki słaby, że musiałam wlać 4 szklanki octu. Dlatego
tak jak mówiłam, dopasujcie ilość do waszego smaku. Moja zalewa jest taka słodko-kwaskowa, bardziej słodka niż kwaśna. I teraz zaleję nią dynię. Od razu zobaczę, ile wejdzie na słoik. I teraz oczywiście po nalaniu będę ją pasteryzować. Nakrętki też są nieużywane, umyte, wytarte. Moje słoiczki już zalane zalewą. Zostało mi jej około pół litra. To być może jeszcze jak będę miała dynię, to sobie po prostu dorobię. Teraz włożę je do garnka wyłożonego czystą ściereczką i będę pasteryzować od momentu zagotowania 10 minut. W momencie, gdy woda mi się zagotuje, ja przykręcę ją, żeby tylko tak delikatnie sobie pyrkotała. Wody wlałam do garnka tyle, żeby słoiki były nieprzykryte. Jak widać, wystają one jeszcze tak centymetr albo trochę więcej nad poziom wody. Tak jak mówiłam, od momentu zagotowania gotowałam słoiki 10 minut. Dynia jest nierozgotowana. Ja je teraz odstawię do ostygnięcia. Część osób pyta się, dlaczego przewracać słoiki i stawiać je na nakrętce. Robi się to też między innymi dlatego, żeby zobaczyć, czy nic z nich nie cieknie, czy nakrętka dobrze trzyma. Ja je zostawię do jutra, żeby sobie ostygły. Schowam je do spiżarni, a za miesiąc otworzę i pokażę wam, a raczej spróbuję, ale również wam pokażę, jak one wyglądają i powiem wam, jak smakują. Bo tak naprawdę za miesiąc będzie koniec października i dynia będzie jeszcze cały czas dostępna, więc będzie można jeszcze taką dynię zrobić. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, do usłyszenia. Będzie mi miło, jeśli skomentujesz ten film, dasz lajka, udostępnisz film dalej. Ja nazywam się Edyta Stępczyńska, jestem autorką kanału, autorką dwóch książek oraz właścicielką roślinnego cateringu. Właśnie jesteśmy w mojej kuchni. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!